Loża radiowa w Radiu Opole. W niedzielnej Loży Radiowej witam Marek Świercz. Dziś chciałbym poruszyć dwa tematy. Pierwszy to ciąg dalszy zamieszania w aglomeracji opolskiej, a drugi temat to regionalna polityka społeczna, czyli sławna specjalna strefa demograficzna. Są dziś ze mną i z Państwem Józef Kotysz, Mniejszość Niemiecka. Dzień dobry Państwu. Paweł Grabowski, Kukiz 15. Dzień dobry Państwu. Sławomir Kłosowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. Leszek Korzeniowski, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Łukasz Dymek, Nowoczesna. Dzień dobry. I Grzegorz Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry Państwu. W piątek w Opolu około 500 osób protestowało przeciwko planom powiększenia miasta. W Opolu i okolicznych gminach na dniach ruszają konsultacje społeczne. Także naukowe badania na zlecenie władz miasta ma przeprowadzić Instytut Śląski. Czyli spór o rozszerzenie Opola cały czas trwa. Natomiast w aglomeracji opolskiej mamy sytuację patową. No bo zgodnie z polską tradycją mamy problem z interpretacją obowiązujących przepisów. Prezydent Opola ogłosił niedawno, że resort rozwoju regionalnego przyznał mu rację. To włodarz Opola musi być przewodniczącym aglomeracji. Problem w tym, że wcześniej samorząd województwa, pytany o to samo, a to on jest dysponentem pieniędzy dla aglomeracji, stwierdził, że prezydent wcale nie musi być szefem aglomeracji, że nie jest to oblig. Przyznam szczerze, że boję się pomyśleć, co będzie dalej. Strony pójdą być może do sądu, który pewnie będzie miesiącami rozpatrywał sprawę, a może pojadą do Brukseli, żeby sprawą zajęli się eurobiurokraci i Komisja Europejska. No, co z tym fantem zrobić? Grzegorz Sawicki, PSL, panie marszałku. Szanowni Państwo, to po pierwsze tak, no, to odpowiedź, którą dostał pan prezydent, no to znam tylko z mediów, szczerze mówiąc, bo pan prezydent Wiśniewski nie konsultował, znaczy nie musiał konsultować z samorządem, ale dobrze by było, żeby mógł poinformować przynajmniej, że takie zapytanie do ministerstwa idzie. Tego nie zrobił. I w mojej ocenie ta odpowiedź, którą pan prezydent dostał, no tak, ona jest udzielona, że rzeczywiście w ostatnim zdaniu jest napisane, że mam to odpowiedź przed sobą, że jedynie prezydent miasta Opola może być przewodniczącym zarządu aglomeracji. Ale szanowni państwo, to w mojej ocenie zależy to, jak kto zadał pytanie, bo nie znamy treści pytania, które zadał prezydent. Bo jeżeli pan prezydent zadał pytanie, a tu w odpowiedzi jest takie stwierdzenie, i powoływał się na dokument, na zasady funkcjonowania, na wytyczne, które obowiązywały w 2013 roku, przed wejściem... Wytycznych było tak, że prezydent... Wytyczny to był taki luźny dokument, który był jakby podstawą do sporządzenia ustawy z 2014 roku i umowy partnerskiej, która została zawarta w 2014 roku. To tam rzeczywiście były takie luźne stwierdzenia, że dopuszczają się różne formy prawne funkcjonowania aglomeracji, i między innymi mówiono o porozumieniach, stowarzyszeniach i również wymieniano też, że mogą być różne formy przewodniczenia. Z kolei w dokumencie, który się już pojawił, następny w ustawie i w umowie partnerstwa, która została wynegocjowana, podpisana z Unią Europejską, takich zapisów już nie ma. Jeżeli, w mojej ocenie tak, jeżeli aglomeracja funkcjonuje jako stowarzyszenie i bardzo dobrze, no to tutaj przewodniczenie aglomeracji wynika z przepisów dotyczących stowarzyszeń. To stowarzyszenie ma wybrać sobie przewodniczącego i stowarzyszenia, czy prezesa, czy przewodniczącego i to w zasadzie jest wewnętrzna sprawa stowarzyszenia. My jako samorząd województwa i instytucja zarządzająca, dla nas jest obojętny, kto jest przewodniczący. Dla nas najważniejsze, żeby aglomeracja i to stowarzyszenie dobrze działało i apelujemy do pana prezydenta i do członków aglomeracji tego stowarzyszenia, żeby się w końcu dogadali, żeby nie robili takiego fermentu medialnego i tego szumu informacyjnego, bo to niczemu nie służy. Józef Kotysz, Mniejszość Niemiecka. Był pan długi czas marszałkiem odpowiedzialnym za unijne projekty, za unijne przepisy. Jak pan interpretuje tę sytuację? Jeśli chodzi o opinię prawną, jest ona opinią i nic więcej. Minister nie jest organem stanowiącym prawo ani sądem, który może rozstrzygać kwestie sporne. I tutaj punkt widzenia, który przedstawił pan marszałek Sawicki, wydaje mi się bardzo racjonalny. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów obowiązujących stowarzyszenia, nic więcej. To, w jaki sposób podejmowane są decyzje personalne w stowarzyszeniu, to już jest kwestia statutu tego stowarzyszenia i nazwijmy to tak, zaufania wobec osób, które mają to stowarzyszenie reprezentować. No z tym zaufaniem ostatnio słabo. No trudno ufać partnerowi, który bez konsultacji z sąsiadem próbuje zabrać mu jego
najbardziej smakowite części gmin, tak? I w tym momencie w każdym konsorcjum, czy to by była spółka prawa handlowego, w momencie, kiedy partner, a zwłaszcza lider nie ma zaufania partnerów, taka organizacja daleko nie zajedzie. Stąd klucz do tego, aby było lepiej, no, myślę, jest w rękach pana prezydenta Opola. Sądzę, że ogłaszając swój wspaniały pomysł rozszerzenia miasta Opole, nie przewidział, iż ten pomysł spotka się aż z taką reakcją społeczności lokalnej. Ja bym dopytał o jeszcze jedną rzecz. Mówi pan, że tutaj prawa o stowarzyszeniach, wiadomo, a nie ma takiego ryzyka, że ten konflikt jakby w stowarzyszeniu przełoży się no, na kwestie unijne, zablokuje wydatkowanie unijnych środków? Ja sądzę, że do momentu, kiedy jest to tylko taka gra medialna, a dzisiaj mamy z nią do czynienia, partnerem do realizacji RPO jest aglomeracja opolska. Aglomeracja opolska jako stowarzyszenie nie przedłożyła zarządowi województwa żadnego dokumentu, który by blokował tę kwestię. Zarząd województwa działa normalnie, prowadzi regionalny program operacyjny, nabory i tak dalej. I do momentu, aż nie nastąpi jakby rozłam, czy rozpad tego stowarzyszenia, a ja sądzę, że tutaj raczej mamy do czynienia z taką grą medialną, która pana prezydenta, która ma jakby pokazać go jeszcze w trakcie tych konsultacji społecznych, że on ma rację. Po to rzucił ten dokument w tej chwili do mediów, żeby pokazać, patrzcie, ludzie, ministerstwo mi przyznaje rację i w związku z tym chodźcie wszyscy do miasta Opole. Ja sądzę, że w momencie, kiedy będziemy po tych konsultacjach społecznych, sprawa pewno wyjdzie na prosty tor i oby tak było, bo ten spór nikomu tutaj dobrze nie służy. Paweł Grabowski, Kukiz 15, uśmiechnął się pan przed chwilą. No tak, ale to taki bym powiedział bardziej gorzki uśmiech, ponieważ mówiliśmy, ja bym wyróżnił jeszcze trzecią płaszczyznę, bo była mowa o płaszczyźnie samej aglomeracji, którą tworzą samorządy, samorządowcy. Była mowa o ewentualnym wpływie na pozyskiwanie środków unijnych przez aglomerację i skuteczność tego pozyskiwania, ale jest jeszcze trzecia i chyba najważniejsza płaszczyzna społeczna. I ja obawiam się i mam takie wrażenie, że niestety w tym kierunku to idzie, że spór się zaognia. Tak, że dojdzie do antagonizacji na płaszczyźnie czy na linii mieszkańcy Opola, a mieszkańcy tego ringu opolskiego, powiatu opolskiego, tych wszystkich gmin, których dotyczy dany spór. Bardzo bym tego nie chciał. Ja ostatnio widziałem się z wójtem gminy Dobrzeń Wielki i ze starostą opolskim. Byłem również umówiony z prezydentem Opola, ale do spotkania nie doszło. Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy i chciałem właśnie zwrócić również panu prezydentowi Opola na to uwagę, ponieważ już dwóm panom tutaj bezpośrednio zainteresowanym stroną sporu na to zwróciłem uwagę, że jeżeli ten spór będzie prowadzony w sposób nierozważny, to może dojść do sytuacji, w której zupełnie niepotrzebnie dojdzie do podziału, pewnego rodzaju rozłamu nawet bym powiedział, pomiędzy mieszkańcami Opola, a mieszkańcami tych gmin podopolskich, którzy notabene w części też są dawnymi mieszkańcami Opola. Oni się, że tak powiem, przenieśli z Opola, z poszczególnych, powiedzmy, no, tych osiedli, blokowisk, żeby mieć troszeczkę spokoju. I to na pewno nie będzie nikomu służyło. Dlatego no, apeluję po raz kolejny o to, aby ten spór przeniósł się na grunt merytoryczny. Niech to nie będzie spór wyłącznie taki, powiedział, emocjonalny, czy personalny i ambicjonalny, tylko rozmawiajmy o konkretach. I bardzo mnie cieszy to, co pan tu redaktor wspomniał, że konsultacje się w końcu rozpoczną. Ja, no, są też, będą też badania robione przez socjologów. To chyba jest też dobry znak. Mam nadzieję, że one zostaną uwzględnione, bo wie pan, zrobić badania, a tylko po to, żeby je zrobić, to też byłoby bezsensowne. Ale tutaj wierzę w dobrą wolę wszystkich stron tego sporu. Sławomir Krosowski, Prawo i Sprawiedliwość, panie pośle. No to już, tak odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, ja o mieszkańców Opola i tych miejscowości ościennych, czy gmin ościennych, powtarzam, o mieszkańców, ja jestem spokojny, ja nie niepokoję się, bo to są mądrzy ludzie i oni obserwują z pewną rezerwą, z pewnym dystansem tą całą rozgrywkę, polityczną rozgrywkę. Oczywiście część z nich reaguje na podgrzewanie atmosfery przez polityków,
No bo tu dotyczy ten konflikt, czy zarzewie tego konfliktu bezpośrednich interesów polityków i miejmy tego świadomość. A no, w tym przypadku polityków samorządowych po prostu. Dokładnie, a w tym przypadku wydaje mi się, że mieszkańca gminy podopolskiej nie za bardzo ten spór interesuje. I tu nie mam tych obaw, bo tak jak mówię, Opolanie, mieszkańcy województwa opolskiego to mądrzy ludzie i na pewno już dawno zdali sobie sprawę z tego, o co tutaj chodzi. Mnie bardziej niepokoi kwestia tego, że jak powiedział pan marszałek Kotyś, by to wprost wynikało z jego wypowiedzi, kwestia dotycząca sporów aglomeracji jest bezpośrednią retorsją na plany pana prezydenta Opola na rozszerzenie miasta Opola. Jeżeli tak jest, no a pan marszałek Kotyś nie pozostawia tu żadnej wątpliwości, że tak dokładnie jest, no to mnie to bardziej przypomina piaskownicę. A miejmy świadomość tego, że tu chodzi o środki unijne. Nie daj Boże, jeszcze raz to powiem, nie daj Boże, żeby w następnym kroku tego szaleństwa ze strony jednej albo drugiej trafiła skarga do Komisji Europejskiej na to, co tutaj na terenie Opolszczyzny się dzieje, bo będzie znowu wstyd, kolejny wstyd. Mieliśmy jeden donos na Polskę, niedawno temu rozpatrywany. Za chwilę pojawić się może, nie daj Boże, kolejny donos, już w tym momencie uszczegółowiający województwo opolskie, żeby Komisja Europejska zaczęła się przypatrywać województwu opolskiemu, nie tylko temu programowi, ale wszystkim innym programom realizowanym w ramach wydatkowania środków unijnych. Dlatego apeluję, namawiam o rozsądek po pierwsze, o wyjście z tego zacietrzewienia, bo to zacietrzewienie do niczego nie prowadzi. Ja nie chciałbym się tutaj wypowiadać na temat tego, co zawierają dokumenty, bo ja nie mam dostępu do dokumentów bezpośrednio do Unii, do, przepraszam, umowy zawartej z Unią Europejską, z Komisją Europejską, jakie tam są zapisy. Oczywiście nie mam powodu, żeby powątpiewać w wypowiedź pana marszałka Sawickiego, natomiast ja lubię operować na dokumentach, lubię wspierać się tymi dokumentami. W związku z tym tutaj jest zbyt wiele nie powiem, natomiast też nie bagatelizowałbym odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego udzielonej panu prezydentowi Wiśniewskiemu, bo w wypowiedzi pana marszałka Kotysia również wyczułem taki ton drwiny, kpiny z odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, skoro minister rozwoju regionalnego jest resortem odpowiedzialnym w dużej mierze za nadzór nad dystrybucją środków unijnych, to jeżeli wpływa taka odpowiedź, no to nie żartujmy z tego ministerstwa i traktujmy je poważnie. Leszek Korzeniowski, Platforma Obywatelska. Panie pośle. Ja również przyłączam się do głosu moich przedmówców i apeluję o pewnego rodzaju rozsądek. Przeglądałem troszkę tych artykułów prasowych, przeglądałem wiele uchwał. To są różnego rodzaju uchwały, które przychodzą do nas jako do posłów z tej ziemi od poszczególnych samorządów, które są bezpośrednio zainteresowane tą sprawą. I odnoszę powoli takie trochę wrażenie, że prezydent Wiśniewski zachowuje się jak Neron. To znaczy Neron dla swojego widzimisię był gotów spalić Rzym i to spalił. I uznaje, że jego racja jest jedyna i niepodważalna. I pozostali inni tej racji nie mogą mieć, a jeżeli mają, to się spotkają z pewnego rodzaju konsekwencjami polegającymi na tym wszystkim, co koledzy przed tym mówili. Ale spójrzmy na to nieco inaczej. Proszę państwa, no wiadomo jest rzeczą, że samorządy borykają się z dużym problemem, jeżeli chodzi o środki finansowe. W najbliższych latach będą one bardzo mocno podkreślane. A wyłuskanie przez Opole i przez prezydenta samej elektrowni Opole, wartej według wstępnych szacunków inwestycja jest warta w okolicach 11,5 miliarda złotych. A trzeba przypomnieć, że tak zwany podatek od nieruchomości płacony przez takiego inwestora na korzyść lokalnego samorządu to jest 2% od wartości budowy. Czyli 2% od 11,5 miliarda to jest 230 milionów. To jest kąsek, o który naprawdę warto się bić. No jest przeprawa do zbudowania. No dobrze, ja nie twierdzę, wcale nie mówię o tym, co powinno być, ale czy taka musi być skala, nie?
tego wszystkiego. Spójrzmy również w innej perspektywie na Turawę. Przecież to wójt Turawy od wielu, wielu lat zabiegał o to, żeby na terenie gminy powstało właśnie ten centrum handlowe Turawa. Ono powstało dzięki temu, tym wpływom, przyszłym wpływom gminy Turawa. Gmina wykonała pewne inwestycje niezbędne dla mieszkańców, ułatwiające im życie, czyli kanalizacje, jakieś te wszystkie rzeczy. Dzisiaj pozbawienie go, nie wiem, 2 czy 2,5 miliona, czy 3 milionów wpływów z tego tytułu powoduje automatyczne zamknięcie tej inwestycji i praktycznie bankructwo gminy. Takich rzeczy jest wiele. Świerkle. No, ja wiem o tym, bo brałem sam w tym udział. Scalanie tych gruntów pod kątem inwestycji szklarniowej, która z kolei miała odbierać znaczną część ciepła z elektrowni Opole. I kilkaset miejsc pracy. Kilkaset miejsc pracy, chyba około 700. Jakieś ciekawe taka rzecz, takaś nowinka. Dzisiaj doskonały teren inwestycyjny. Jeżeli przejmie to miasto, to na pewno inwestor tej szklarni już się zapowiedział wycofanie się z takiej inwestycji. Nie jest zainteresowany na terenach miejskich budową tego obiektu. I tak dalej, i tak dalej. Więc mówiąc o tym, że ja powiedziałem, że kolega Wiśniewski zachowuje się trochę jak Neron. Widziałem tutaj grymas na ustach mojego kolegi Sławka. Ja to rozumiem, ale proszę państwa, no nie można wszystkich stawiać pod ścianą i mówić tylko, że ja mam rację. Poza tym stwarzać pewnego rodzaju wrażenie, że robi się, czy doprowadza się do konsultacji społecznych, lokalnych, podczas kiedy się do nich tak de facto nie doprowadza. Podczas kiedy te konsultacje polegają na tym, że na stronach facebookowych, na Facebooku swoim prezydent pisze różne rzeczy, które on ma zamiar zrobić, które on doprowadził. One nie zawsze są w zgodzie z prawdą, czy nie zawsze są w zgodzie z faktami, żeby tutaj nikogo nie podejrzewać o jakieś niecne zamiary. Także kończąc, apeluję o to, o co prosili wszyscy, o umiar w tym swoim postępowaniu. Myślę sobie, że doprowadzić należy do autentycznych konsultacji, do znalezienia jakiegoś rozwiązania, czy ewentualnego pogodzenia gmin, nie? Bo biorąc pod uwagę, jeżeli ktoś chce zabrać jakiś element gminy, czyli na przykład w tym wypadku elektrownię Opole z gminy Dobrzeń Wielki, to niech zabierze całą gminę. Niech zabierze całą gminę. Niech zabierze gminę Turawę z jej problemami. Ale nie wybierać poszczególne kąski, jak to się mówi, jak w kaszy poszczególne spyry, a pozostałą kaszę tą suchą pozostawiać tym wszystkim innym, którzy mają to spożywać. Łukasz Dymek, Nowoczesna. Panie Łukaszu. Było porównanie do Nerona, a równocześnie apel o to, żebyśmy rozmawiali. Ciężkie dość porównanie i ciężko z tym od tak przejść do jakiejś takiej merytorycznej dyskusji. Ale wróćmy do tego, jaki jest temat dzisiejszej rozmowy, czyli pad. W terminologii szachowej jest to sytuacja, w której jeden z przeciwników nie ma możliwości wykonania żadnego, a nie nastąpiło wcześniej coś takiego jak matowanie. Oznacza to remis. W tym wypadku, gdy porównamy to do zagadnień negocjacyjnych, mamy sytuację przegrana-przegrana. Chyba nikomu nie chodzi o coś takiego. Wszyscy daliśmy się skusić i idziemy w tego typu zagadnienie łączenia tych dwóch faktów. Miasto Opole, powiększenie miasta Opola i aglomeracja opolska. Musimy te dwie rzeczy oddzielić. Proszę państwa, w aglomeracji opolskiej mamy 21 gmin. Rozmawiamy o zagadnieniach dotyczących powiększenia miasta Opola o 5 gmin. I w tym zakresie... Fragmenty pięciu gmin. Więc tak naprawdę musimy się zastanowić, że tego typu działanie jest tylko działaniem o charakterze, powiedziałbym, nie wiem, wpłynięcia na pozycję negocjacyjną. Każda ze stron okopała się na swoim stanowisku i do niczego to sensownego nie doprowadzi. Równocześnie zauważyłbym, że prośba o opinię do jednostek zewnętrznych tylko wskazuje na pewne problemy, bo może się okazać, że przyznane środki w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych doprowadzą do zablokowania na przykład realizacji tych programów przez ministerstwo. W sytuacji sporu, tak? Dokładnie. W sytuacji takiej, powiem państwu, proszę przejrzeć regionalny program operacyjny, jak mamy się poruszać na dokumentach, strona 242 dokumentu jest zapisane o obszarach miejskich.
Ja wiem, że w tym momencie należałoby doprowadzić do doprecyzowania w naszego regionalnego programu operacyjnego, ale na to zwróciło między innymi uwagę ministerstwo. Więc proszę Państwa, wydaje mi się, że z punktu widzenia negocjacyjnego musimy doprowadzić do sytuacji wygrana-wygrana, to znaczy siąść do stołu, zacząć rozmawiać merytorycznie, nie wskazywać, nie porównywać nikogo do słynnych postaci historycznych, tylko zacząć merytorycznie rozmawiać. Może propozycja wprowadzenia vacatio legis w odniesieniu do na przykład kwestii finansowych, może sfinansowanie różnego typu i odciążenie budżetów poszczególnych gmin, to jest jakieś rozwiązanie. Więc proszę Państwa, usiądźmy i rozmawiajmy merytorycznie, nie przerzucajmy się po prostu tego typu argumentacji. Znaczy problem w tym, że to nie my musimy usiąść. Tak jest. Jeżeli mogę, do tej rozmowy, do prowadzenia rozmów. Ja chciałem powiedzieć tak, no. Miesiąc temu bodajże, marszałek województwa Andrzej Buła zaprosił wszystkich członków aglomeracji, łącznie z prezydentem, pana prezydenta Wiśniewskiego nie było, nie mógł być, był pan prezydent Wujec. I prowadziliśmy te rozmowy, żeby doprowadzić właśnie do takiego rozwiązania, o którym pan mówił. Bo to w niczyim interesie jest ten konflikt wewnątrz tej aglomeracji. I tutaj powiem tak, no to spotkanie, tak na dobrą sprawę, było bardzo w takiej ciepłej atmosferze. Nie było tam jakiegoś zaognienia, a wręcz przeciwnie, członkowie aglomeracji wszyscy Wszyscy chcą zgody. Nie wskazywali na to, że prezydent ma nie być tym przewodniczącym, ma nie przewodniczyć. Nie było takiego wskazania, że ma nie przewodniczyć. Po prostu chcieli zrobić zapis w statucie, zrobili to w końcu, że to członkowie aglomeracji decydują, kto będzie, a nie, że z klucza jest pan przewodniczący, bo to... Może nie chcieli tak, no, ale to spotkanie było naprawdę, wyglądało na to, że zbliża się do takiego rozwiązania polubownego. No, po czym jest ta korespondencja do ministerstwa? Uważam, że niepotrzebna, bo tutaj pan Kłosowski, poseł Kłosowski mówił o tym, że nie ma co lekceważyć. Nikt nie lekceważy tej odpowiedzi. Ona wręcz jak gdyby zaciemnia ten obraz, bo na takie samo, na to samo pytanie samorząd województwa dostał inną odpowiedź, całkiem odmienną. My na podstawie tej odpowiedzi skierowaliśmy pismo do pana prezydenta, do członków aglomeracji, gdzie wyjaśnialiśmy stan prawny, powołaliśmy się na ustawy i tak dalej. Niczego to nie prowadziły, potem po czym pan prezydent kieruje następne pytanie, powołując się na całkiem inny dokument. No, to można mnożyć. Jak ktoś chce coś udowadniać, to w końcu będzie tak długo to robił, ale to naprawdę niczemu nie prowadzi, niczego nie prowadzi. Józef Kotyś, mniejszość niemiecka. Ja chciałem poczuć pewną dumę, bo aż 3 razy w ustach pana eurodeputowanego pojawiło się moje nazwisko. Więc powiem tak, choćby ta ostatnia kwestia, o której mówił pan marszałek, skąd ta ironia? No, jeśli jedna instytucja, ministerstwo na 2 podobno zadane pytania odpowiada różnie, no to jakaś ironia być powinna. To po pierwsze, jeśli chodzi o rzekome słabe zainteresowanie społeczeństwa tymi tematami, no to panie pośle, pan się myli. Ja nie dostrzegłem takiego ruchu od momentu obrony Opolszczyzny na Opolszczyźnie, że społeczności lokalne się podniosły w obronie swojego miejsca zamieszkania, swojej małej ojczyzny. I przechodząc jeszcze do kwestii tych merytorycznych zagrożenia realizacji RPO, bądź, no nie wiem, jakiegoś tam domniemanego zawieszenia całego programu, interwencji Komisji Europejskiej, nie sądzę, ponieważ jeśli pojawi się jakaś kwestia, to kwestia pomiędzy instytucją zarządzającą, a podmiotem, który realizuje program zapisany w strategii jako rzecz istotną do podniesienia rangi miasta wojewódzkiego. I na koniec powiem jeszcze jedno. Nikt z tych wójtów, burmistrzów okolicznych gmin nie zamierza zmieniać rzeczowego planu inwestycji, które zakładają najistotniejsze inwestycje właśnie dla miasta Opole. Także te wszystkie kwestie tutaj dla mnie są bardzo jasne. Rzecz jest tylko taka. Czyli wychodzi na to, że jest to kłótnia o prestiż w aglomeracji. Jeśli tak, to rzeczywiście być może potrzebna jest jakaś mediacja, bo ktoś rzucił hasło i chciał wprowadzić Rzeszów na Opolszczyźnie, a tego się nie da. Sławomir Kłosowski. Znaczy, Rzeszowa na Opolszczyznę na pewno nie sprowadzimy. Natomiast przechodząc już serio do tych odpowiedzi, ja po raz czwarty odniosę się tutaj do pana marszałka Kotysia. Jego retoryka wskazuje właśnie na
usilną próbę podgrzewania nastrojów wokół tego. Apeluję i proszę o to, żeby tego sporu, ja celowo nie nazywam go konfliktem, jeszcze nie nazywam go konfliktem, ale tego sporu na litość boską nie porównywać do obrony Opolszczyzny, bo to znowu, panie marszałku, no to w ten sposób, używając takiej retoryki, hajcuje pan pod tym kotłem. No po co? Ja tego nie rozumiem. Czy mniejszości niemieckiej zależy na tym, żeby skonfliktować mieszkańców województwa opolskiego, miasta Opola i gmin ościennych? No po co? Dlaczego mniejszość niemiecka chce konfliktu tutaj Opola z gminami ościennymi? Przecież zgoda buduje. O tym w żadnym momencie nie mówi. Panie marszałku, wy bardzo często cytujecie księdza biskupa Nosola. No przecież on był za zgodą. Dlaczego pan hajcuje konflikt? Dlaczego mniejszość niemiecka podgrzewa ten konflikt? Ja tego po prostu nie rozumiem. Dla mnie naturalnym jest, że stolica regionu powinna być okazała, powinna być motorem napędowym rozwoju regionu i nie powinna się dusić. Jeżeli jest taka możliwość, żeby spowodować w ramach porozumienia ogólnego możliwość poszerzenia Opola, to zróbmy to w porozumieniu. I druga kwestia, no ta aglomeracja, no z całym szacunkiem, ja rozumiem, że to przez wielu może być postrzegane jako sprawa prestiżowa przewodniczenia aglomeracji opolskiej. Pewno tak w dużej mierze jest. Ja nie chcę przesądzać w ilu procentach. Natomiast no z całym szacunkiem, mimo wszystko stolica regionu, największe miasto, mające największy budżet, jednak mimo wszystko no, powinno, jak byśmy na to nie patrzyli, no, komu byśmy wrogami nie byli, powinno być przewodniczyć strefie aglomeracji. I tutaj są te dwie kwestie, do których się należy się porozumieć. I ostatnia już sprawa, związana z pieniędzmi, związana z rozwojem regionalnym, związana z rozwojem aglomeracji dużych miast. Proszę Państwa, 2 tygodnie temu w Brukseli mieliśmy bardzo ciekawą komisję rozwoju regionalnego i środków unijnych, gdzie mówiliśmy o traktacie amsterdamskim, w ramach który zakłada dodatkowe środki i możliwości finansowania dużych aglomeracji i dużych miast. Nie wiem, jak to się stało, ale jak... I nie chcę przesądzać, nie chcę dywagować publicznie na ten temat. Zobaczyłem na sali 2 osoby. Pana prezydenta Adamowicza, człowieka nie z mojej bajki, ale który trzyma rękę na pulsie, bo będąc na takiej komisji przy dyskusji o traktacie amsterdamskim, który zakłada dzielenie środków między innymi, ja się obawiam czego. I marszałka województwa mazowieckiego, pana Struzika, zauważyłem na tej komisji. Znaczy, boi się pan, że przegapimy okazję? My tutaj spieramy się o środki, na nasze warunki spore, a tam mogą nam przechodzić koło nosa środki o wiele większe. I tego się najbardziej obawiam. Paweł Grabowski, Kukiz 15, panie pośle. Jeżeli chodzi o kwestię patów aglomeracji. No, tego wszystkiego, o czym mówimy teraz. No cóż, no tutaj wiele argumentów, które padło, odnosiło się do takiej, znaczy ja odniosłem wrażenie, że w pewnym momencie nastąpiła bardziej już dyskusja pomiędzy konkretnymi osobami, więc tak naprawdę ten apel, który ja chciałem wygłosić, to już wygłosiłem i tutaj myślę, że należy przystąpić do pewnego rodzaju konkretnych działań, może już dosyć podgrzewania atmosfery, bo tak przysłuchuję się, prawdę mówiąc, przysłuchuję się tej rozmowie i mam wrażenie, że te emocje zaczynają się również udzielać nam tutaj przy stole, mimo że przed chwilą miałem przez chwilę wrażenie, że jest jakaś zgoda co do tego, że jednak wszyscy tutaj, no wszyscy albo prawie wszyscy twierdzimy, że powinniśmy... Jest zgoda co do tego, że zgoda w aglomeracji byłaby najlepsza. Znaczy, jest zgoda co do tego, że należy przejść do merytorycznej rozmowy, a nie podgrzewania konfliktu. Leszek Korzeniowski, Platforma Obywatelska. Ja to pewnego rodzaju apel troszkę, żeby jednak może... Na pewien okres czasu pan prezydent zaniechał swojego pomysłu rozszerzania Opola kosztem tych gmin ościennych, czy fragmentów gmin ościennych, żeby to przestało być problemem, który w tej chwili w dużej mierze właśnie jest powodem, dla którego o tej sprawie mówimy i żeby proces, o którym mówił kolega Sławek, czyli związany ze środkami unijnymi, i normalną współpracą tej aglomeracji. Czyli najpierw dopilnować pieniędzy. Najpierw doprowadzić do tego, żeby ta aglomeracja pracowała w sposób należyty, żeby uzyskała to, co może uzyskać w ramach współpracy z Unią, z Komisją Europejską,
a dopiero później rozważyć wariant na po pewnego rodzaju konsultacjach rozszerzenia Opola na zasadach, no powiedzmy, nieco bardziej cywilizowanych, o tak bym to powiedział. Na finał Łukasz Dymek, Nowoczesna. Tak jest. Proszę Państwa, dochodzi do sytuacji znowu, w której chciałbym przypomnieć, jak wygląda sprawa w naszej strategii, gdzie możemy powiedzieć, że Opole nie ma tak naprawdę, nie jest obszarem metropolitalnym. Ma tylko funkcje metropolitalne i te funkcje metropolitalne są dopiero z punktu widzenia ościennych gmin. Włączanie w tego typu, nie wiem, konflikty, spory, jakbyśmy to nie nazwali, jest niewłaściwym podejściem. Musimy merytorycznie rozmawiać, musimy się zgodzić, żeby wynik naszych negocjacji był pozytywny dla wszystkich. I myślę, że do tego powinniśmy dążyć. A to jest możliwe. Czyli apelujemy o zgodę, pewnie. Znaczy, na pewno nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni niestety. Drugi temat, polityka społeczna. Tydzień temu rozmawialiśmy o polityce społecznej rządu, czyli o programie 500+, tak? Tak on się nazywa, ale to warto przypomnieć, że my tu mamy też regionalny program, czy przynajmniej taki program stworzyliśmy, program specjalnej strefy demograficznej. Na razie mieliśmy bodaj 3 pilotażowe programy w ramach tego wielkiego programu, czyli mieliśmy szkolenia opiekunek dla dzieci, szkolenia nauczycieli, mieliśmy też dodatkowe zajęcia dla uczniów wszystkich szkół podstawowych. Te programy właściwie się wszystkie już skończyły. Pewne będą realizowane w kolejnym regionalnym programie operacyjnym. Natomiast warto sobie zadać pytanie, ile zostało z tego takiego niezwykle ambitnego pomysłu, który się pojawił parę lat temu. Różne projekty, pomysły opracowane przez ekspertów z Centrum imienia Adama Smyfa. No, strefa, czyli obszar zamknięty, gdzie obowiązują szczególne prawa. Wtedy się mówiło o nawet specjalnym prawie budowlanym, o innych stawkach podatkowych, mówiło się o specjalnej opolskiej umowie o pracę. Ja myślę sobie, że Opolanie najbardziej zapamiętali taki wariant zasiłkowy, nie 500, ale 1600 zł na dziecko. Z tego chyba już niewiele zostało, w związku z tym chyba jednak warto zapytać, czy specjalna strefa demograficzna jako hasło, jako projekt jest jeszcze aktualna. I chyba znowu trzeba od pana Grzegorza zacząć, bo urzędujący marszałek, Grzegorz Sawicki, PSL. Jeżeli chodzi o sam fakt, czy warto mówić o funkcjonowaniu specjalnej strefy demograficznej, jak najbardziej tak. Ja przypomnę, że województwo polskie to było pierwsze województwo w Polsce, które o demografii zaczęło mówić naprawdę poważnie i przedstawiało konkretne dokumenty i rozwiązania. I na bazie tych dokumentów, może w tym czasie, bo przypomnę, to był rok 2012, być może, że te dokumenty bardzo szły szeroko, szczególnie opracowanie Centrum Adama Smitha, gdzie opracowało dla nas specjalny pakiet, który już w zasadzie po wstępnej analizie wyglądało na to, że patrząc na prawo krajowe, wiele rzeczy z tego się nie uda zrobić. Ale myśmy zakładali, jako wtedy byłem radnym w sejmiku, że jeżeli chociaż uda się w części zrealizować te założenia, które tam były podane, to już będzie sukces. Bo powiem tak, no, demografia to nie jest proces taki krótkotrwały, rozłożony na pierwsze 2 lata. Każdy, to jest proces długotrwały i tutaj efektów działań poszczególnych trzeba się spodziewać w przyszłości. A co zostało ze specjalnej strefy demograficznej? Pan mówił tutaj o bonie 1600 zł. W tej chwili realizowany jest od stycznia, co prawda na szczeblu krajowym, bon 1000 zł, tak zwane kosiniakowe, gdzie na każde narodzone dziecko dla rodzica bez prawa do urlopu są wypłacane pieniądze. Następnym etapem jest też ten program 500+, który wprowadza Prawo i Sprawiedliwość. To są elementy, które w naszym programie w tej pierwotnej wersji były i uważam, że dobrze, że one były. A czy ona będzie funkcjonować? Będzie funkcjonować, bo w regionalnym programie operacyjnym są zapisane środki na pakiet Złota Jesień, czyli czy opiekę senioralną, na rynek i edukację rynku pracy, programy związane z zatrudnieniem, z szkolnictwem zawodowym. Więc to te wszystkie elementy składają się na to, że myślę, że za parę lat będziemy mogli ten program rzeczywiście oceniać, a nie teraz. To jest za krótki okres czasu. Sławomir Kłosowski, Prawo i Sprawiedliwość. Pamiętam, że radni Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza Jerzy Czerwiński, bardzo byli krytyczni wobec tej strefy. Pamiętam, że radny Czerwiński, dziś senator, mówił, że jest to strefa nie demograficzna, ale demagogiczna. Proszę Państwa, ja myślę, że jak jest z tą strefą, czy jak było z tą strefą, to, no to już wszyscy wiemy. No, po tych kilku, 4 latach, myślę, że nikt z mieszkańców województwa opolskiego nie ma żadnych złudzeń. Zresztą myśmy od samego początku mówili,
nie starając się krytykować w czambuł, tylko mobilizować, dopingować do tego, żeby to rzeczywiście nie był jakiś zbiór pustych haseł, pustosłowia i tej demagogii, tylko żeby pod tym coś się kryło. I ta nasza krytyka to była właśnie mobilizacja rządzących, jeszcze wówczas marszałka Sebesty, przypominam sobie bardzo mocno, przy tym stole, no nawet w tym studio, prawda, żeby i ta krytyka moja była powodowana tym, żeby to się wszystko nie zasadziło tylko i wyłącznie na pustosłowiu. Natomiast dzisiaj chyba wszyscy przy tym stole mamy świadomość. Oczywiście ja rozumiem, że politycy odpowiedzialni, którzy są ojcami tego pomysłu, będą tego pomysłu bronić i udowadniać, że tutaj wielkie rzeczy się stały. Natomiast działania pokazały, że król jest nagi. To wszystko, co zostało tutaj niby zrobione, choćby te kwestie szkolenia w szkołach, szkolenia dla nauczycieli, tak de facto to są zadania, które są w kompetencji marszałka województwa, powinny być realizowane przez jego departamenty, przez jego wydziały, we współpracy z wojewodą jeszcze bardziej. To tu nie stało się nic nadzwyczajnego. To robi każdy marszałek w kraju w ramach swojego bieżącego działania, a bez jakichś tytułów uruchamiania specjalnej strefy demograficznej. Ja nawiążę do słów pana marszałka w ostatnim zdaniu, że pan marszałek powiedział, warto mówić o strefie. Ja powiem tak, dość mówienia o strefie. Do roboty, jeżeli chodzi o strefę, albo powiedzcie, nie daliśmy rady, albo wybory minęły, w związku z tym hasło strefa demograficzna zostanie rozbudzone ponownie za te kilka lat, kiedy przyjdą następne wybory. Bo ja dzisiaj niestety i myślę, że większość mieszkańców województwa opolskiego tak postrzegają to PR-owe hasło strefa specjalna, strefa demograficzna. Grzegorz Sawicki był wtedy radnym, Józef Koteś był wtedy wicemarszałkiem. Nie. Już nie. Ja już nie byłem wicemarszałkiem, ja byłem radnym, tak samo jak Grzegorz Sawicki. I powiem tak, ja nie byłem specjalnym entuzjastą tego nowego programu, głównie ze względu na te rzeczy, o których była mowa, które były z góry, można powiedzieć tak, wedle mojej oceny nierealne. Byłem dosyć wstrzemięźliwy, jeśli chodzi o jakiś tam pióra optymizm. Nie wierzyłem nigdy w to, że u nas na Opolszczyźnie powstanie jakiś wydzielony teren, obszar, gdzie będą inne podatki niż w całym kraju. Gdzie będą inne, nie wiem, zasady pomocy społecznej i tak dalej. To wszystko było takie, bym powiedział, fantastyczne i mało realne. Natomiast szukając pozytywów, program strefy przyjął pewien dorobek już poprzedni, bo to nie jest prawda, że my zaczęliśmy w 2012 roku mówić o migracjach, o starzeniu się społeczności regionalnej. Były już wcześniej takie próby. Był program Opolskie tutaj zostaje. Był program Opolskie tutaj zostaje. Część, a szkoda, tych elementów tego programu zostało zaniechanych, szczególnie w kwestii na przykład promocji tego, żeby pracodawcy dobrze płacili pracownikom, bo wtedy tylko oni zostaną chętnie tutaj u nas na Opolszczyźnie, nie będą wyjeżdżać za granicę. Natomiast szukając pozytywów, na pewno to, iż to był pionierski program. Pionierski program, dzięki któremu udało się pokazać problem Opolszczyzny, dotkniętej o kilka lat, kilkanaście lat wcześniej kwestiami migracyjnymi, choćby ze względu na osoby, które mają dwa paszporty, starzeniem się społeczeństwa. I myślę, że tą szansę województwo opolskie wykorzystało również w ten sposób, że dzięki temu, iż pokazaliśmy ten problem, to te parę milionów złotych zainwestowane w te oceny zwróciło nam się nie tylko w dwójnasób w formie dużo lepszego, jeśli chodzi o ekwiwalent finansowy regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Myśmy po prostu użyli pewnego, powiem tak, z boku, bo ja nie byłem przy tym, jak powiedziałem, ja byłem trochę wstrzemięźliwy, ale myśmy dzięki temu zarobili pieniądze teraz na działania, które są przed nami. Tutaj się zgadzam, faktycznie dzisiaj nie jest pora, aby mówić o strefie demograficznej, choć być może pewne elementy
dzisiaj te 50+, czy nawet działania pana burmistrza Nysy, który jakby pod wpływem tych... No tam mamy aktywną politykę społeczną, zaczął prowadzić. Zaczęliśmy uświadamiać naszych samorządowców w regionie, że warto postawić na rozwój tych społeczności lokalnych, na rozwój rodzin przede wszystkim. One dały taki niezły początek, a teraz trzeba wykonać solidną pracę, tak aby pieniądze, które pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego, były ukierunkowane jak najbardziej, jak najlepiej na sprawy realnie związane z rynkiem pracy, z kompetencjami naszych mieszkańców, żeby mogli sobie radzić w tych trudnych czasach jeszcze lepiej. Jedno zdanie ad vocem do wypowiedzi pana marszałka. Pan marszałek raczył wypowiedzieć się w ten sposób, że od samego początku nie wierzył w to wszystko, co jest, no, ja cytuję, nie wierzył w to wszystko, co jest zapisane w tym programie. Nie wszystko. Elementy, które dotyczyły stworzenia specjalnej strefy podatkowej na Opolszczyźnie. Przepraszam, bądźmy precyzyjni. Bo jeszcze czekają inni uczestnicy dyskusji. Nie wierzył pan marszałek w te elementy. Okej, w porządku. Tylko ja przypomnę, że w międzyczasie tym programem uprawialiście PR wyborczy w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Komorowskiego, premiera, no w Filharmonii gościł, premier Tusk w Filharmonii gościł. Ale ja to gościł, też powiedziałem, dzięki temu programowi zyskaliśmy ile w tym wszystkim jest prawdy, a ile cynizmu? Na rozwój województwa polskiego. Panie marszałku, ile w tym wszystkim jest prawdy, a ile było cynizmu? Skoro nie we wszystkie elementy tej strefy w ogóle wierzyliście i do tego dzisiaj tak takim łatwością się przyznajecie. Panowie, Leszek Korzeniowski, Platforma Obywatelska. Gdzie granica cynizmu, panie marszałku? Oj, panie pośle, jak zwykle. No myślałem, że jednak po odejściu pana Po takiej wypowiedzi pana marszałka, no nie pozostawało mi nic innego, jak o ten cynizm zapytać. Pan marszałek sam to myślę, że słowo cynizm jest zbyt daleko. Zostało nam 7 minut. Zdecydowanie daleko. Leszek Korzeniowski. Być może, że również i moje oczekiwania nie zostały w pełni zaspokojone tym wszystkim, ale też weźmy pod uwagę jedną rzecz, że ten program to był pewnego rodzaju protoplasta dzisiejszej polityki społecznej, między innymi PiS-u, w dużej mierze. No to już chwileczkę, panie pośle, no dobrze. Pierwszy pomysł tak zwanego bonu w wysokości 1600 zł, oczywiście przeszacowanego i to przeszacowanego dość mocno, ale to jest pomysł, który został niejako podsunięty przez tych, którzy nam pomagali, czyli Centrum imienia Adama Smitha, a to też z kolei byli ci fachowcy, którzy prawdopodobnie, nieprawdopodobnie, ale z pewnością opracowywali program 500+. Nie. Tak, tak. Zaprzeczam. No, być może. Ale pewne pomysły krążyły. Jest to na pewno oczywiście może lepiej wyszacowane, bo i budżet jest nieco inny. I z pewnością jest to, co powiedział czy kolega Sawicki, czy kolega Kotyś. To jest pewnego rodzaju bardzo poważne zwrócenie całej Polski uwagi na to, na proces, który najbardziej widoczny był właśnie na Opolszczyźnie, czyli proces naszej depopulacji, naszego wyludniania się. No i co? Specjalna strefa, no to wiąże się z tym, że powinna powstać strefa ekonomiczna, bo takie były jakby założenia, że jeżeli będziemy mieli strefę ekonomiczną, to stworzymy nowe miejsca pracy, zostaną tutaj młodzi, którzy będą mieszkać, będą wychowywać dzieci i będzie im się tutaj dobrze żyło. W dużej mierze to zostało zrealizowane, bo specjalna strefa jest w trakcie, czy już jest kupione są udziały od Wałbrzycha. To lepiej pewnie pan marszałek może o tym powiedzieć. Jest chyba samorząd województwa ma, nie wiem, 1000 czy 1000 ileś hektarów na tak zwane specjalne strefy ekonomiczne. Ale przepraszam, że się wtrącę, ale właśnie ten program pomógł nam w negocjacjach uzyskania tej własnej strefy gospodarczej. Także wracając do przez tego... Przez strefę demograficzną do strefy ekonomicznej. Tajny plan. Ale nie, marszałka Kotysia. Nie mój. Ja wtedy byłem personą, bez strefy ekonomicznej nie jest możliwe powstanie strefy demograficznej. Nie sama nazwa o tym mówi. Więc jakby oczywiście to pomogło w dużej mierze do tego, że ta strefa powstała, że mamy tę strefę i że... Chociaż ja nie jestem osobiście też zwolennikiem specjalnie stref ekonomicznych, bo wiem, że to jest takie trochę nierówne traktowanie, nie trochę, ale zasadniczo nierówne traktowanie ale podmiotów. Ale inwestorów przyciąga. Ale inwestorów przyciąga, tworzy nowe miejsca pracy, więc w tej dziedzinie on się jakby spełnił.
Bardzo dobrze też oceniam ten projekt Opolska Niania. On jest chyba w tej chwili dalej realizowany. Z tego, będzie kolejna edycja, no troszkę innych zasobów. Ale to jest też ileś tam miejsc pracy 600. I pewnego rodzaju takie coś, że na niektórych wioskach, gdzie jest 5-6 małych dzieci, gdzie nie można wybudować z tych powodów ekonomicznych żadnego żłobka, przedszkola czy czegoś takiego, te właśnie nianie zastępują takie... Ale to krajowy, także, to Kosiniak także, prowadził. Także na polski program. Patrząc na to, w jakiś taki sposób, nawet dość mocno krytyczny, uważam, że ten projekt nie spełzł na niczym i dla mieszkańców Opolszczyzny był bardzo istotny, bo spowodował to, że jesteśmy widziani w Polsce zdecydowanie inaczej. Pomógł nam stworzyć nowe miejsca pracy poprzez stworzenie nowych stref ekonomicznych i oceniam go w sposób jako całościowo pozytywny. To jest super, super kiwka retoryczna. Jak klapa jednej strefy spowodowała sukces drugiej strefy? Panowie, po dwie minuty Łukasz Dymek i Paweł Grabowski. Mhm. Nowoczesna. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o specjalną strefę demograficzną, musimy tutaj wziąć pod uwagę, że to jest dokument o charakterze strategicznym. Nie jest to dokument operacyjny, tylko dokument strategiczny, wskazujący, uwrażliwiający w szczególnym obszarze. Czyli tak naprawdę elementy, gdyby ktoś przejrzał bardzo precyzyjnie, zastanowił się nad zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, są tam te elementy. To jest, może inaczej się to nazywa, może gdzie indziej są położone akcenty, ale w tym zakresie jest do tego odniesienie. I tak najważniejszy element, który tutaj jest podnoszony w mediach, pan senator Czerwiński wskazuje, że wydano 3 miliony złotych. Ponad dwa. No tam ponad dwa. Ja pragnę powiedzieć, że proszę Państwa, to jest dużo, dużo mniej niż roczne wydatki na naszych parlamentarzystów z Opolszczyzny. Chciałbym, żeby nasi parlamentarzyści tak mocno zabiegali o to, żeby nasz region się rozwijał i za te środki powstawał coś takiego podobnego. To jest mój apel. Paweł Grabowski, specjalna strefa demograficzna. Panie pośle. No cóż, prawdę mówiąc, kiedy pan do mnie zadzwonił, zapraszając na program, mówił o specjalnej strefie demograficznej, ja się zastanawiałem, co to w ogóle jest. Ja jestem mieszkańcem Opolszczyzny od 30 lat, mieszkańcem Brzegu i być może to jest jakiś też symptomatyczny dla tutaj zebranych panów doświadczonych polityków w większości przy stole, że część mieszkańców Opolszczyzny nigdy o tym nie słyszała, to po pierwsze. Ja wszedłem na stronę specjalnej strefy demograficznej, piękna nowomowa unijna, piękne hasła, od których rzeczywistość na Opolszczyźnie się nie zmienia tak naprawdę. Ja ostatnio przejechałem się po Opolszczyźnie, po powiatach, po gminach, rozmawiałem z wieloma burmistrzami, wójtami. Oni mówią o tym, bo faktycznie na tej stronie strefy demograficznej specjalnej są alarmujące dane o tym, jak się wyludnia województwo opolskie, jak niska jest dzietność, jak wysoki jest poziom migracji tej zewnętrznej. Celem tej strefy miało być zatrzymanie ludzi tutaj na Opolszczyźnie. No to w jaki sposób chcemy zatrzymać tych ludzi? Gadaniem, programem, w którym lansujemy jakieś hasła, tą nowomowę unijną? No, mam nadzieję, znaczy mam wrażenie, że to niekoniecznie tędy droga. Gdyby jednak z drugiej strony pójść w infrastrukturę, na co wskazują konkretnie burmistrzowie, że mają problemy infrastrukturalne, że mają problemy z włączeniem własnych terenów inwestycyjnych, chociażby do tych stref ekonomicznych i mają poblokowane możliwości ściągania inwestorów do swoich poszczególnych gmin czy powiatów, no to z jednej strony mówimy tutaj o strefie, która ma powodować zatrzymanie młodych ludzi na Opolszczyźnie, a z drugiej strony nie wykonuje się tyle, ile powinno się wykonywać konkretnych działań, a nie gadania, po to, żeby jednak tych ludzi tutaj zatrzymać. Takie jest moje zdanie. Nie wczytał się pan poseł jednak dokładnie w ten dokument. Panie marszałku, za kilka lat strefę rozliczymy, bo wtedy oczywiście, z takiej perspektywy tak myślę. Już będzie można to zrobić. Musimy już kończyć. Ale też trzeba jeszcze tak. Jedno powiedzieć zdanie. W dużej mierze to, co powiedział kolega Paweł. Czy sukces takiej strefy, czy tego programu jest zależny w dużej mierze od aktywności samorządów? Zgoda. I proszę zauważyć, że w większości gmin... W większości to jest bardzo dobrym jak pan jedzie drogą, to pisze specjalna strefa ekonomiczna katowicka, wałbrzyska, jakby ją tam nie nazwał. Słuchajcie, to zwróci uwagę, jak aktywne jest Opole, bo chce się rozszerzyć. Zabrać innym, natomiast tutaj innym pan zabrać. Poseł znowu trafił. Ale chce działać, chce się rozszerzać. Działać nie znaczy żeby zabierać sięgnąć innym. Po te środki. Nie bądź cyniczny. Panowie, musimy kończyć. Grzegorz Sawicki, PSL. Łukasz Dymek, Nowoczesna. Dziękuję. Leszek Ożeniowski, Platforma Obywatelska. Państwa, Sławomir Kłosowski, Prawo i Sprawiedliwość. Paweł Grabowski, Kukiz 15. Dziękuję, do i Józef Kodysz, Mniejszość Niemiecka. Do usłyszenia Państwa. A program prowadził Marek Świerc. Loża radiowa w Radiu Opole.